Witam bardzo serdecznie i gorąco na targach Poznań Game Arena 2015. Za mną mamy grę American Truck Simulator. To jest gra, która jest właściwie tej samej firmy, która zrobiła grę znaną zapewne przez niektórych z Was, Euro Truck Simulator 2. To jest praktycznie gra tego samego typu, symulator jazdy ciężarówką z identyczną mechaniką, tylko że dziejący się nie w Europie, a w Ameryce, gdzie wiadomo, drogi są trochę inne, wszystko trochę inaczej wygląda, także też jeździ się trochę inaczej. A jak, to właśnie zaraz Wam pokażę. No już podczas jazdy widać, że trochę się to różni od tego, co mamy w Euro Truck Simulatorze 2. Nie tylko samym otoczeniem, ale jakby też wyglądem dróg i sposobem, jak są zbudowane. Po prostu widać, że to jest takie bardziej amerykańskie. Aczkolwiek sama jazda jako taka, no to wiadomo, właściwie jest identyczna, no bo wciąż to są ciężarówki. Co prawda inne modele, ale, no, ale prowadzi się je podobnie. O, chyba już wybraliśmy miejsce. Rozdajemy, kochani, nagrodę. Ojoj, przewróciłem się. Wystarczy tylko odpowiedzieć. No, więc te ogólnie wrażenia są bardzo takie same praktycznie jak przy Euro Truck Simulatorze. Jeździ się tak samo przyjemnie, no tylko że w Ameryce, wiadomo, zawsze jakieś urozmaicenie dla tych, którzy przeszli Euro Truck Simulatora i chcą więcej, ale na innych drogach, w innej scenerii. Mamy okazję porozmawiać troszeczkę o tym, jak to się wszystko zaczęło, ponieważ mało osób chyba też wie, jak to, a jest dużo fanów w Polsce tej gry. So, hi, first of all. Hello. And I've said that, you know, many people here in Poland played a game, Euro Truck, or maybe in the future American Truck Simulator, and there are many fans. So, can you tell us a little bit more how it started, how the game, how you come up with an idea of this kind of game? Well, that would be going back a long time in history. The studio has actually been established in, I think, 1998.